Cześć wszystkim, z tej strony PG, a to jest 54. odcinek z Persony 3 Portable oraz 16. sesja z tego samego let's playa o tym samym tytule. No więc, parę update'ów zanim zacznę. Dzisiaj jest czwartek, nie? Normalnie powinienem być w tym, na wykładach, bo dzisiaj mam jeden dwugodzinny, ale nie poszedłem, ponieważ no w nocy bolał mnie strasznie brzuch, przez co nie spałem całą noc i no to jakiś przed chwilą się zdrzemnąłem trochę i ze 3 godziny pospałem i już czuję się tak trochę lepiej. Jej, jestem takim zdechlakiem, że to ja pierdzielę, ale hej, od czasu do czasu może ktoś źle się poczuć, więc tak jest. I mimo tego, że no w sumie lepiej się czuję teraz, o wiele lepiej niż w nocy, ale no, jeszcze tam trochę, no, w brzuchu coś nie, coś jest. Całe szczęście nie haftowałem, to by była katastrofa. I ten... jako, że wczoraj i przedwczoraj nagrywałem Personę, znaczy wiecie, dzisiaj jest 12 stycznia, jeżeli chodzi o datę nagrania. Nie wiem, kiedy konkretnie ta sesja będzie na YouTubie, ale hej. I tak, co ja chciałem, kurde, powiedzieć? Chwila. A, że tak, no, teraz na razie... I jutro też będzie Persona, 13 w piątek, oh my god, przesądny dzień. Mam nadzieję, że nie padnę dużo razy, ale dobra. Oczywiście, między poprzednią sesją i tą sesją jakaś gra na pewno będzie, już coś przyszykowałem. I zdążę ją przesłać, wypełnić tą lukę, kurde, muszę... Chwila, moment... 2 minuty gadania muszę się streszczać i wiecie, tą lukę załatać, żeby nie było cały czas Persony i Persony, ponieważ no, 2 poprzednie sesje przesłałem na raz i no. Tak więc w poprzedniej sesji musiałem pójść do Tartarusa uratować pewnych ludzi, ponieważ turni jak zwykle się zabłądzili, kurde, chcieli pójść do KFC czy tam po Big Maca. Tutaj do takiej wielkiej wieży przyszli. Kurde, dziwne jest to, że aż na same, kurde, 80. piętra weszli i się nawet nie zorientowali, że coś jest nie tak. No więc, tak jak widzicie, mój team, to byłem ja oczywiście, Mitsuru, Aegis i Junpei. Czy coś się zmieniło? No tam, o ile dobrze pamiętam, wszyscy podostawaliśmy po 2-3 levele, ale grindowanie było naprawdę do dupy. X przeszedł nam tak powoli, że to coś strasznego. U mnie chyba żadnych zmian nie ma. Tak, używałem na zmianę Takemi Kazuchiego i Genbu. Yukari nie było. Junpei dostał dobre levelowanie. 2 levele dostał, wow. Ale wyrównał się do reszty drużyny. Mitsuru, no... da. Akihiko trzeba popracować. A, Fuka dostała nowy ten, nową umiejętność. I też zaraz level dostanie. Przestań, Fuka, to jesteś okropna. I to, co robi, to kiedy przeanalizuje się przeciwnika i ten wskaźnik się pokaże, jak będziemy jego wybierać, no nie? To on zmieni formę i powie nam, czy ktoś jest podatny na ten atak, czy go odbije i tak dalej. Bardzo przydatne, nie trzeba cały czas patrzeć na ten L1. Nie, L raczej, bo to PSP przecież. I Aegis. Ona nic nie dostała, ale za niedługo dostanie kolejny skill. Zaraz, czy na pewno nic się nie zmieniło? Ty nic nie masz. Ty też nic chyba nie dostałaś. Dobra, jest okej. I przy okazji... dzisiaj zobaczymy Aegis w akcji, ale najpierw trzeba pójść do tego, do... przygotować się na kolejną operację w pełni księżyca. Czy kiedykolwiek będę mógł pofarmić Maję? Jesteś zmęczony, nie czujesz się dobrze. Chwila. Dzisiaj mamy wtorek, więc... z Mają niestety też dziś nie pogadam.
Pogadam najwyżej jutro. Mam dużo, kurde, rzeczy do sprzedania i takie tam. Tak jak powiedziałem, muszę się przyszykować do następnej operacji, więc let's go. Najwyżej pójdę pogadać z młodocianym przestępcą albo ze staruszkami nie bibliotece, w sklepie z książkami. Jestem gotów. Idźmy podbijać świat, kurde. Gdzie to było? A może? Kurde, zapomniałem... Moment. Zapomniałem, że tego skill... Ten... questa dla Elizabeth zrobiłem. Oh my god, dziś muszę go oddać! Zajmijmy się tym od razu. Nie! Kurwa, nie! Nie, wczytuję. System... Load data... Tak jest. Nie było tego, co widzieliście wcześniej. Tak naprawdę nic się nie stało. Oh my god, widzicie? No to tak się dzieje, jak człowiek nie jest wyspany, ale to nic. Tak, już to widzieliśmy. Teraz muszę patrzeć na to, co robię. Town map, kurde. Paulownia Mall. Tak to tutaj było. No i przy okazji jeszcze posprzedajemy wszystko i takie tam. Siema! Tak, tak, wiem, że księżyc za niedługo będzie w pełni. Tak, udało się, uff! 5 relik fragmentów. Dawaj mi co tam. Land badge, się sprzeda. Stary dokument przecież mam, nie? Czy mogę to... Pierwszy, drugi... Czy może już to zrobiłem? Tak, chyba zrobiłem. Będziesz mnie prześladować przez całe życie. Dobra. Chyba nic więcej nie mogę zrobić. Najwyżej persony połączymy. Żeby trochę zrobić porządków. Więc tak. Muszę zostawić... Ciebie. No i węża też zostawię, ponieważ wąż jest fajny. Zobaczmy. Chwila. Triangle spread zrobię. Tak, tak. Ciebie muszę z maragi zrobić, ale nie mogę. Incubus, devil. Nie mam z... A kurde, levela mi brakuje. O, 48. Dionizos, coś mi to mówi. To jest chyba z rzymskiej mitologii. Enradi possumundi trafuri. A nie, to te. Mind charge, to jest skill, którego chcę mieć. No, na razie nie będę wyjaśniał, o co z nim chodzi, ponieważ dlatego, że jestem zbyt leniwy. Kusimitama. Genbu. Nie, ciebie już mam, kurde. Chwila. Tak, tak, tak. Nie marnuję niczego. Dawaj, Igor, ty wielki, wielkonosy Karle. Jestem ciekaw, jak to się, co się dzieje, jeżeli będzie chorował na katar. To by było coś bardzo... O, Hierophant nowy. Flauros. Nieważne, może być. Hell yeah. O, tygrys, co dupę komuś wygryz. Czemu masz głowę na klatce piersiowej? Ale pamiętam ciebie z Digital Devil Saga. W sumie nie zauważyłem, że jego łeb jest na tej, na klacie. Myślałem, że jego łeb to ten kijek tam z tyłu, to chyba miecz? A? Spójrz mu, coś się dzieje. Oczywiście, bo to jest skill do niczego. Enradi, co to robi? A, nieważne. Jeszcze raz. W takim razie... Ciebie.
O Mitsunu. Zaraz, Hanged Man mam. Hierophant mam i Hermit mam. Dobra. Wyglądasz jak jakiś faraon tak trochę. W sumie to nie jest faraon, tylko samuraj bardziej. Tak. Ten hełm taki japoński ma. Nie, to jakaś statua. Chociaż nie, no statua jakiegoś wojownika japońskiego. Tak jest. Mam nadzieję, że mi skill kartę dasz, ale na pewno mi nie dasz. Ja pierdzielę, jak mało magii masz. Dobra, mogę coś jeszcze zrobić? Nie, mam wszystkie persony, które są mi potrzebne. I to na 35 levelu nieźle jest, tylko tak dla jajsy zobaczę. Okej. Dobra. Już wiem, co będę dalej robił. Jeżeli dojdę do 36 levela, to potem wam powiem, co i jak mój chytry, sekretny plan wam wyjawię. Dobra, jakie nagrody dostanę? O, 6 szmaragdów chaosu. Divine Grace. To zwiększa nam... To skill pasywny, który podwyższa nam leczenie chyba podwójnie. Nieźle, na pewno się przyda. No. Sell. Chwila przy okazji itemy. Tak przy okazji jeszcze powiem, że przy ostatniej sesji tartarusowej tak nam dobrze szło, że kurde wszystkie medical powdery po prostu w, jak to się mówi, no wciągnęliśmy nosem cały nasz ten, ile ja tam miałem, 80 czy tam 70 medical powderów i wszystkie zużyłem. Wciągnęliśmy nosem, była zarąbista impreza, LSD się kurde wkopało i było bardzo fajnie. Trochę szkoda, że tego expa tak mało się dostawało, ale cóż zrobisz. Szabla. Tata. Sprzedajemy wszystko. Ponieważ mogę. Sonic Fist. Gotta go fast. Coś mi się zdaje, że już na nowy ekwipunek nam za bardzo nie starczy. Nie. Za mało obrony. Po co ja kupywałem tą koszulkę, skoro ją sprzedałem od razu? Akcesorium. Nie, to was zostawię. Land Badge, nie przyda mi się. I Relic Fragment mogę też sprzedać. Bo już ten quest został wykonany. Czy mam coś takiego? Wy mi się nie przydacie. Muscle Drink razy 4, spadaj. Google Eyed Idol. O, SMS-a dostałem. Tego nigdy nie sprzedam. Dobra. Chwila, ZW zobaczę, o co tam ode mnie chcą. No i wyszło na to, że to nic takiego, po prostu mój operator przysłał mi SMS-a, że automatyczne, no automatycznie mi odnawiają ten, tam przysyłają 5 euro na kartę już i mnie ostrzegli, że przysłali, ponieważ jestem taki samotny i nikt mnie nie kocha. Niech będzie. Kamata. Zanbato. Hit rate zmniejszony będzie, ale to nic. Malice Mary. Ładne imię dla czegokolwiek. Kaiser Knuckles. No trudno. Ta. Grenade Launcher. O, to dla Aegis się przyda. I to wszystko.
No, wiedziałem, że za bardzo nie wyjdziemy dobrze z tego całego... Kurde, 200 tylko za coś tak dobrego? Powaliło cię. Wiedziałem, że nie starczy nam na wszystko. Na pewno nowy armor też jest oczywiście. Niebieskie shorty. A, okej. Okay. Strój do kąpieli dla mnie. Nieważne. Ale kurde, 300 tysięcy za takie coś, nie ma mowy. I to jest nie ledwo lepsze od poprzedniego armora, nie ma mowy. Myślę, że to będzie wszystko. Kurde! A! Teraz kolejnego SMS-a dostałem. Tym razem od znajomego. Kurde, dajcie mi spokój! Akcesorium. Speedguard, Power Enhancer. Nie. Spadam. Ta, antyki. Hello. Za kartę. Najpierw zobaczymy, czy jakiegoś skilla będę mógł znaleźć. Kurde, ten... Opal, gdzie mogę ciebie znaleźć? Ty mi się przydasz. Resist... Nie, dobra. Wydam wszystko w takim razie na... Ile tego mam? Mi się wydawało, że tego mam więcej. Ta kondycja plus 4. Magia plus 2. Kurde, tyle tych klejnotów mam i myślałem, że będę mógł jakoś to fajnie wydać. Ale niestety. Tak to już jest. Takie mam szczęście. For item może. Attack mirror. Nie, zostawię. Na razie nie będę wydawał na... takie rzeczy. Chyba, że... kadenzy może kupię. Z2. Żebym miał 13 w stoku. W sumie jeszcze nawet nigdy... ten... Fusion Spella jeszcze nie użyłem nawet. Kurde, na Medical Powdery nam chyba nie starczy. Medical Powder... 1500, a Medicine ile kosztuje? 300. Medicine 550 HP nam odnawia. Medical Powder 100. Czyli tak z drugiej strony bardziej by się opłacało kupywać lekarstwa. Ponieważ bardziej ergonomiczne są. Dwa lekarstwa równa się jeden Medical Powder, a lekarstwa... Te dwa lekarstwa kosztują 600 jenów. A oczywiście ten... Trzeba parę tych ponakupywać, nie? Bo... jednak są potrzebne. Jeżeli będziemy potrzebować mnóstwo tego... dużo HP, żeby nam odnowiło, no to wtedy będziemy musieli tego użyć. I medicine będę używał podczas łażenia po dungeonach i tyle. Wyjdzie taniej. Czy mi się zdaje, czy ktoś kurde kosi trawę znowu? Siema Junpei, to twoja wina. Chwila, chwila. Ależ oczywiście, że tak specjalnie tylko po to, żeby mnie udupić, nie? Aha! Ta sesja będzie katastrofalna. Już to wiem. Nie ma jej. Jak tam moje social linki? Chwila. To było... Kota nakarmmy. Mam dużo tych... kici żarci. Więc możemy dać mu kici żarci. Siema. Miał. Żryj. Kurwa. Ta. Stanie się zdrowszy. A teraz spierdzielam stąd, bo tych dwóch wygląda jakby chciał mi wpierdziel dać. Where am I going now? Town map. No do tego, do... Iwatodai Strip Mall to tutaj było. Kurde, zapomniałem tego Google tłumacza włączyć. Moment! Mówiłem, że ta sesja będzie katastrofalna. Ale no nic. Jestem uratowany. I
Bookworms, tutaj. Tak, tak. Enter. Zapomniałem zobaczyć, na jakim levelu oni są, ale to nic. Wygląda na to, że Bunkichi i Mitsuko nie czują się zbyt dobrze. O, Maciek-chan, właśnie o tobie rozmawialiśmy. Wybacz, że kłopoczemy cię tym całym drzewem. Stanę się do korzenia prawdy. Ha, dobra, dobre. Fajnie jest mieć ciebie tutaj. Mogę robić głupie żarty wtedy, kiedy będę po prostu chciał. Już mamy takiego jednego w naszym akademiku, który od takich żartów jest i on nazywa się Okularnik Jesus i sam nie wiem. Ten Persimmon jest... To drzewo przypomina nam o naszym synu. Przed jego śmiercią był nauczycielem w Gekudan High School. Posadził te drzewo podczas dnia graduacji, no że tam... Koniec roku szkolnego z studentami jego pierwszej klasy. To drzewo zaraz będzie miało owoc. Czemu teraz? Czemu chcą je ściąć akurat teraz? Nie martwcie się. Dziękuję, Maciek-chan. To czuję się teraz o wiele lepiej. Bardzo pocieszające rozmawianie z tobą. O, to bardzo miłe. Wow, Maciek-chan, wygląda na to, że złapałeś jej serce. Musisz być popularny z paniami, no pewnie, widzisz te moje włosy. Moja żona nie jest frajerką w końcu. Czuję się, jakbym patrzył na siebie, kiedy byłem młody. Jej! Cieszę się! Rank 5! Uuu! Zajebiście. Tak, tak. Się ściemnia. Nie martw się za bardzo o tym drzewie. Po prostu przyjdź do nas, kiedy będziesz chciał. Oj, weź to. To są resztki, ale wciąż są dobre. Crab bread, dziękuję. W sumie kraba nigdy nie jadłem. Jestem ciekaw, jak smakuje. Pewnie jak kurczak. Cześć. Pojutrze będzie wielki dzień, czyż nie? Skopmy trochę dup. Jeżeli oczywiście następny cień będzie miał dupy. Save. Tak przy okazji protip. Jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli jakiegoś let's playa zrobić, zawsze miejcie przy sobie dwa oddzielne pliki i co sesję... Zamieniajcie je, zapisujcie je na przemian, ponieważ no nigdy nie wiadomo, co może się stać i nie wiem, na przykład wideo może tam się spierdzielić czy coś i trzeba będzie nagrywać to od nowa, to zawsze będziecie mogli się cofnąć. Jutro z Mają pogadamy. Już jest jutro, więc pogadajmy z Mają. Tak, tak. O kurwa. Kim jesteś? Kenji! Ta! Pogadajmy! No dobra, idźmy. W takim razie. Super, fajnie. Mam nadzieję, że kurde po tym, jak z tobą będę łaził, to... w końcu ten level dostanę upragniony. Dzięki za to, że przyszłeś, chłopie. Zwykle myślę za dużo, kiedy jestem sam. Wygląda na to, że Kenji jest zmęczony. Wciąż nie słyszałem nic od Emiri. Myślę, że mnie ignoruje. Skop jej dupę! Wygląda na to, że Kenji... No, nie, Kenji wzdycha. Ostatnio dużo gadało się o syndromie apatii. Być może to... Być może ja to mam. No co ty? Nie martw się tak bardzo. Tak, masz rację, chłopie. Muszę przestać się tak zachowywać. Muszę pomyśleć o mojej przyszłości z nią. Dzięki, chłopie. O, 3 nutki, zarąbiście. Mam jak wrócę do szkoły, to mam nie kurde być kolejny level, bo ja chcę cię zmaksować. Kurde, 2 levele mi zostały i do jasnej cholery chcę wiedzieć też, jak się potoczy sprawa z tą twoją laską, która jest starsza od ciebie. Się zagadałem, a Yukari ze mną się przywitała. Cześć, Yukari. Jutro jest ten dzień. Jesteś gotów? Tak. Ja też. Dajmy z siebie wszystko. Let's go! Idziemy dalej szpać. Mam nadzieję, że jutro będę mógł pogadać z Mają, bo... A czy mogę wieczorem to zrobić?
Nie, mogę tylko się uczyć. Nie mogę całą noc zagrać sobie w gry MMO. To ma być, kurde, symulator życia szkolnego? No błagam. Dupa, nie symulator. Okej. Zostajemy dzisiaj w domu i... No, siłę. Nie marnujemy siły. Jestem ciekaw, jaki jest następny boss. Chyba wiem, ale na razie niczego nie powiem. Tak czy siak na pewno będzie prosty. Do tej pory, kurde, żadnego problemu nie mieliśmy. Wszyscy razem z Ikutsiukim tutaj są. Jezusie z okularami, pobłogosław nas. Aegis siedzi na końcu sofy i jest gotowa na walkę w pełni księżyca. Well, it's a full moon once again. You don't say. Any luck, Yamagishi? Yes, I've located it. And this time it's not just an ordinary one. Pewnie dlatego, że księżyc jest w pełni. Now that's more like it. It's by the deserted houses in the northern part of Iwatodai. But there is one thing that's strange. It seems like it's underground. Tak, wiem, co to będzie za boss. Okej. Okay. Już wiem. It must be in some kind of basement. According to my records, there is no structure. Tak, by the way, przed bossem oczywiście będzie tam taki mini dungeon i będą tam też cienie, to zawalczę sobie z jednym, by pokazać wam Aegis. However, in the past there was an underground facility that was used by the military. The military? Is that true? No to nieźle, może znajdziemy jakąś atomową bombę. Well, the architectural and geographic data for the area were uploaded into her memory bank. Then again, the information hasn't been updated in a decade. No, wątpię, że cokolwiek by się tam zmieniło. That is correct. Wouldn't that be a good idea? So, how should we interpret this? There's no way of knowing without actually going there. It seems war's scars may be deeper than we think. The situation is still unclear at this time. Therefore, we will wait until we arrive to determine who should be deployed. Okay. Agreed. Ja już wiem, kto będzie ze mną w drużynie. Then let's go. Yukari, Akihiko, Aegis. Proszę. Widzicie, kto tu jest liderem? Ja jestem. The target should be around here. Well done. Jesus! Eh? Who are these guys? Lucia didn't sense a thing till now. Zanim się spostrzegliście, dwie figury stoją za wami. This is the first time we've met in person. My name is Takaya. This is Jin. I Mojżesz też jest. We are known to some as Strega. We've been keeping an eye on you. From what we hear, you've undertaken a righteous battle to save the world. But we've come here tonight to put an end to that dream. Tylko spróbujcie. Mam, kurde, 33 level, bitch. You've gained new allies, yet this land still crawls with sin. Tartarus is towering as beautifully as always. You know? No raczej, w końcu przyszli i zaczęli swoje rzeczy gadać, to powinni wiedzieć. Why the hell would you want to stop us? Ponieważ oni są źli. If the shadows in the dark hour disappear, then so will our power. And we can't let that happen now, can we? Power? No, persona. Don't tell me your persona users as well. No raczej są, no bo w końcu przyszli, ponieważ jest czarna godzina mroczna i mroku i no. Why don't you use that pretty little head of yours for a change? Only a select few wield the power of a persona. And the dark hour is a frontier that is ours alone to explore. Just like the Tower of Demise. Czym jest ta wieża tak serio? That's your reason? Are you crazy? There's no telling what will happen if we don't do something about the shadows. What difference does it make? No wielką różnicę, no bo syndrom apatii. There will always be disasters, whether they are caused by shadows or arise from human folly. No ale jak mamy szansę, to trzeba powstrzymać to, co trzeba. No one can predict the future anyway. Ja przewiduję, że dostaniesz kopa w dupie, Jezusie. But that is all beside the point. Surely you will acknowledge the sense of significance the dark hour has given you. Mm. You think I like this? Is it not so? By the way, zobaczę tylko. How about the rest of you? Do you also o co chodzi z tym SMS-em, bo mnie to trochę niepokoi.
W sumie ja bym nie chciał wrócić do mojego tego życia. Dobra. Justice is only an excuse. That makes you all hypocrites. So I say to hell with you. Co ciebie to obchodzi? O! Partycja się zamyka. Ale co on takiego zrobił? Coś uruchomił? Teraz drzwi się zamykają. Tych dwoje wyszło od razu, jak partycja się zamknęła. Dammit! They locked us in. We will be all right. No. Rather than wasting our energy, I suggest we deal with the shadow first. Misja przychodzi. Misja jest najważniejsza, nie? You're right. If we lose our cool, then they win. The shadow's moving. I think it's noticeable. Też jeżeli stracimy nasz tlen, to oni też wygrają. All right. Let's concentrate on our original goal. We can look for a way out after we've won. Okay. Everyone, prepare for battle. Let's go. No, tak jak powiedziałem. Aegis. Roger. Nie jesteś Roger, jesteś Aegis. Yukari. Okay, let's go. I Akihiko. Alright, let's go. Let's go! A nie, nie mogę tędy pójść. Chwila, moment. Z drugiej strony. No tak. Cel jest dwa bloki przed wami. Rusza się powoli w dół. Gońcie to! Okej. Jakieś cienie, bo chcę pokazać wam Aegis. Przed walką z bossem, ponieważ czemu nie? Ponieważ ona ma pewną różnorodność, coś różnego ma, że tak powiem, w porównaniu do reszty z nas. Chciałbym pokazać mniej więcej, o co chodzi. Wow! To miejsce wygląda, jakby to był jakiś depot z bronią. Nigdy nie widziałem tyle broni wcześniej. Nie byłaś u pana policjanta w takim razie. Wszystkie skonstruowane po to, by zabijać. Ale myślę, że takie są realia wojny. No niestety. Ciężko uwierzyć w to, że takie czasy właściwie istniały. Istniały. Niestety. I po co są wojny? Tylko dlatego, że jacyś debile jakieś pierdolone ambicje mają. Coraz szybciej się porusza i idzie dalej w tym tunelu, gońcie go. Kurde, nie ma żadnych cieni? Wygląda na to, że nie ma. No trudno. Od razu rozpierdzielimy bossa. Cel się zatrzymał. Czeka na was w następnej strefie. Bądźcie ostrożni. O, są! Widzę. Chodź. Zarąbiście. Ty następny będziesz. O kurde! Ha! Ta Yukari następna i później pewnie Aegis. Dobra, więc tak. A kurde, zapomniałem. Więc tak, Aegis ma coś, co nazywa się Orgia Mode. I jakby to wyjaśnić. To, nie wiem, może graliście kiedyś Final Fantasy, taki ten problem stanu mieliście, Berserk czy coś takiego, co powoduje, że nasza postać jest nie do kontrolowania, ale ma zwiększony atak i cały czas tylko atakuje i atakuje. To tym właśnie jest Orgia Mode, tylko że no, to ja muszę mieć turę. Z drugiej strony może... Ja pierdzielę, zarąbisty ta wyrzutnia rakiet. Okej. Wypróbujmy to. Nie, persona, taktyki. Aegis, Orgia Mode. I będzie tak działała przez kilka tur, aż do przegrzania się. I no, przegrzanie się kilka tur też zajmuje i niestety tak to jest. Dobra, wy niczego nie róbcie. Niech Aegis się popisze. No i więc to trwa kilka tur i po czym ona się przegrzewa i po jakimś czasie znów może dalej walczyć. Ale ja tego nigdy nie używam, ponieważ ja wolę mieć pełną kontrolę nad wszystkimi.
Dawaj expa. Niech będzie dużo, błagam. 200 może. Uuu, nieźle. Czyli warto tutaj też trochę levelować. Z tego co widzę. Okej, okay, item. Medicine. Let's do this, bitch. Idziemy dalej.